Hej, witajcie, z tej strony Iroj i witam was w takim mini unboxingu tych dwóch paczek. Jednej trochę mniejszej, drugiej trochę większej, ale mniejsza o to. Na początek trochę informacji, dlaczego nie było żadnych filmików przez ostatni tydzień, jak i wcześniej chyba nawet. A to było spowodowane tym, że pomagałem w przygotowaniu do wesela. Niestety to trochę się przeciągło. Wiadomo, było przed weselem przygotowania całe, jak i po weselu sprzątanie wszystkiego, tak więc ja też jeszcze chodziłem do pracy. Ale dobra, więc może zaczniemy już od unboxingu. Tutaj nóż w przygotowaniu. Tak myślę, od której by to paczki zacząć, też pewnie już się domyślacie, bo w nazwie będzie... w tytule będzie... Czekajcie, bo to chwilę... Jedną ręką tak nie jest łatwo, a nie chcę tego... uszkodzić. No tak. Teraz lepiej puszczę. Zacznijmy może sobie od tej mniejszej paczki. No tak. Akurat... O. No dawaj. Nie, na kurde trochę ciężko, czekajcie. Dammit. Dobra, zobaczmy, czy się może już otworzy. Jeszcze chyba całkiem nie przeciąłem. Dobra, teraz już poszło. Mniej więcej. Okej. Okay. Oczywiście, jak już widzicie, jest symbol asasyna. Nie, no, ręką trochę. Czekajcie, pomogę trochę drugą. No jest jedna paczka, ten sobie karton odstawimy. Dobra, jest. Ciekawe, czy poznacie. Zresztą tu jest napisane Connor Kenway. Tak więc sobie może rozpakujmy to opakowanie, ale to już musi stać. No to jest trochę lepiej, bo cięższe jest. Łatwiej otwiera. Z jednej strony, z drugiej. Okej. Okay. Tu się pewnie zastanawiacie, czemu taka jest duża paczka, czy to takie duże coś do unboxingowania, a to już zaraz, a do góry nogami jest. Czekajcie, tu mamy trzech takich asasynów. W sumie to jest to samo co tu, tylko że to jest wersja jakby to brązowa, taka limitowana. Tak więc za chwilę sobie to zunboxingujemy. O, przepraszam za paluch. Tak jak widzicie, mamy tutaj wszystkich czterech asasynów. W sumie to trzech. Ten jeden jest taki jakby podwójny. I też takie coś było w paczce. Czy tu jest Altair? Jest Ezio, a tu? Aha, Limited Bronze Edition. Dobra. To sobie na chwilę rozpakujemy, może te koperty jak już mamy, a później zajmiemy się samymi tymi. Ładnie to wygląda. Mega fajny artwork. Dobra, to może tak sobie go na chwilę odłożymy. Kolejna koperta. Mentor. Czyli już taka starsza wersja. Chciałem sobie kupić jeszcze młodego Ezio, ale niestety nie było. Nie był dostępny. O, to jest też. To mi się podoba. No i właśnie. No to mi się podoba. To jest fajne. Dobra, to też sobie odłożymy chwilę. I tu mamy Altaira brązowa edycja. Dalej. A to... Ja myślałem, że to jest to samo, a jednak nie. Dawaj.
Zobaczymy. Ale fajnie, widzicie ten cień w kształcie orła. Dobra. Mamy te trzy, jeszcze wam zdjęcia wyślę na Facebooka, bo na dawno tam nic nie wysyłałem, bo też były trochę problemy. Sprawy technicznie, nie miałem miejsca, nie miałem okazji i też kurczę tak by. Hej, witajcie, z tej strony Iroj i witam was w takim mini unboxingu. No już jesteśmy rozpakowani, trochę ujęć z bliska.